Witajcie, tym razem już na trzecim z kolei placu. Byliśmy na placu Wszystkich Świętych, następny był z kolei Mały Rynek, a teraz tu przy Teatrze Słowackiego, najmłodszy w sumie placyk, bo 2 lata temu powstał Plac Świętego Ducha. Dlaczego taka nazwa? Dowiecie się. Obok mamy zaraz ulicę Szpitalną, którą będzie wymagała osobnego omówienia oczywiście na moich trasach. Dziękuję za wsparcie kanału moim mecenasom Łukasz Zmarzły, Ingrid Kern, Krzysztof. I jesteście po prostu wspaniali. Pozobaczmy na drugą stronę teraz, na cały ogląd placu. Więc zobaczcie, tutaj mamy po lewej hotel Polera tej części. Austriacki właściciel hotelu postanowił zostać w Krakowie, nawet już po tym, jak skończyły się zabory. Jego dom, ten szary taki dom rodziny Polerów, projektował słynny architekt Krakowa Wacław Krzyżanowski. Zapraszam na moją turę tropem masonów, wolnomularzy krakowskich. Piękny bruk właśnie tej części. Część ma nawet gwiazdy Dawida. Dlaczego w takiej formie? Powiem wam. Było tutaj dużo żydowskich antykwariuszy i zobaczcie na sam plac z trójnożnym koniem, który teraz obecnie przykuwa uwagę i to zostaje w pamięci. Dlaczego trójnożny koń? Artysta jest pochodzenia maltańskiego, jest Maltańczykiem, Augustin Camilleri. Po prostu jego syn bawił się różnymi zabawkami, konikami i często brakowało tam nogi. I to była taka idea, żeby zrobić taki pomnik. W czasach Imperium Rzymskiego trójnożny koń symbolizował w pewien sposób rząd, więc jest taka dwuznaczność. I to jest dar ambasady maltańskiej dla Krakowa. Miał gdzie indziej gdzieś się zawędrować. Jest od tamtego roku i wzbudza powszechne zainteresowanie. Trójnożny koń na Placu Świętego Ducha. Tak, teraz sobie jeszcze raz rzucimy okiem oczywiście na przykuwającą uwagę sylwetkę Teatru Juliusza Słowackiego. Zaraz sobie powiemy, co stało na miejscu tego teatru. I obecnie pozostałość jedyny kościół Świętego Krzyża, też z czasów średniowiecza, z tej dawnych zabudowań. Dlaczego stoimy na granicy ulicy Szpitalnej? Po prostu tutaj znajdował się szpital prowadzony przez duchaczki. Zakon kanoników duchaczek został sprowadzony tutaj jeszcze przez biskupa Iwo Odrowąża. Jedyna pozostałość z tych budynków szpitalnych to dom pod krzyżem. Obecnie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, teatralia, różne artefakty. Sam plac od XIII wieku aż do praktycznie właśnie XVIII wieku pełnił funkcje właśnie szpitalne, czyli był tutaj szpital z kościołem Świętego Ducha i potem zamieniony na mennicę austriacką. Było tu szereg takich właśnie nawet mini więzienie i w końcu zdecydowano się zrobić jeszcze parking i dopiero 2 lata temu przetransformowano właśnie w taką strefę ruchu pieszego. Popatrzmy, że tutaj też znajdował się dworzec autobusowy przedwojenny i do 1952 roku stąd odjeżdżały autobusy, więc też to teren dawnego dworca. Plac Świętego Ducha, bardzo zapomniany zakątek. I jeszcze jedną wam rzecz fajną pokażę. Tutaj na szczycie samych atyki Teatru Juliusza Słowackiego widzimy tam maszkarony. I część po restauracji została tutaj rzucona na zaplecze. Zobaczcie tutaj Muzeum Historycznego. Jak sobie zapuścimy żurawia, to możemy zobaczyć lepiej. O, tamta w tej części. Dobrze, przejdziemy sobie teraz kawałeczek pod zegary, które są związane z miastami partnerskimi Krakowa. Taka ciekawostka, że one tak w formie są tego dawnego właśnie dworca autobusowego, gdzie odjeżdżały stąd autobusy w różnych kierunkach. Tu mamy miasta partnerskie i czas
odmierzany w tych miejscach. Zwróćcie uwagę na pierwszy. Tu mamy obecny czas, teraz jest po drugiej, Kraków. Mamy teraz pierwszą godzinę w Edynburgu, tak, zgodnie z tym. Jeśli się pomylę, to proszę tam mówić z tych zakątków. W Rochester mamy ranek, 8 rano, to jest stan Nowy Jork. Cusco mamy 7 rano. W San Francisco mamy 5 godzinę. Bardzo wcześnie jeszcze nie wstali w Cisco. Tbilisi mamy 4 godzinę, Gruzja. I kolejne miasto partnerskie, Lwów, godzina 3, godzina przód, Ukraina. Oczywiście nie są to wszystkie miasta, jest to zrobiona taka wybiórcza forma tych miast partnerskich Krakowa. Miastem partnerskim Krakowa jest też Bordeaux, w Niemczech Frankfurt am Main, Nürnberg, Leipzig, to są trzy. Nie brakuje mi tu, a Edynburg jest w porządku. No więc zobaczmy teraz na makietę, jak dawniej wyglądał Plac Świętego Ducha i jeszcze raz wam przybliżę, jak wyglądały przemiany tutaj w tym tego placu. Teatr Sam Słowackiego był budowany w 2 lata. Architekt Zawiński w 1893 roku oddany, wzorowany na budynkach teatru w Wiedniu, Budapeszcie, Zagrzebiu. Wspaniały właśnie mieszanka styli. I zobaczmy tutaj na plan. Bo tutaj nam się ukrywa ten Kościół Świętego Ducha. On jest bardzo dyskretnie tutaj pokazany. Popatrzcie tutaj. On jest dokładnie tutaj. O. Widzimy tutaj Kościół Świętego Ducha i obecny kościół, który teraz został, właśnie Kościół Świętego Krzyża. I te zabudowania to w formie takiego rozwarcia były te budynki szpitalne. O właśnie, jedno biegło tutaj w kierunku zachodnim, drugie w kierunku wschodnim, prawda? Czyli ten pierwszy szpital był na początku XIII wieku już lokowany. Był to kompleks praktycznie sakralno-szpitalny, właśnie z całym klasztorem duchaków, nawet ze szkołą. Mieli tam nawet swoją szkołę przy tym, także w tej formie. I tutaj aż do XVIII wieku przyjmowano tu chorych, biednych i bezdomnych. Natomiast na piętrze był oddział dla położnic i podrzutków. Potem zamieniony na fabrykę sukna, ta górna część była, potem Austriacy zamieniają na mennicę, tak jak powiedziałem, i w końcu lazaret wojskowy. Lazaret wojskowy w czasach austriackich. Potem nawet jeszcze 11 lat ten szpital pełnił funkcję dla chorych umysłowo i wernerycznie. Także taka ciekawostka. Natomiast też w tym szpitalu była pierwsza, można powiedzieć, pierwsze okno życia w formie ruchomej beczki, czyli dzieci z nieślubnego łoża, dzieci nierządnic tutaj podkładam do tej beczki, czyli pierwsze okno życia, można było tak w takiej formie powiedzieć. Teraz zobaczcie na ogląd z tej strony, od strony właśnie północnej Placu Świętego Ducha. Długi czas był tu parking, mówię, jak ktoś był tutaj w czasach wcześniejszych, 2 lata temu dopiero ten plac jest zrewitalizowany i wspaniale odnowiony w tej postaci. Natomiast właśnie decyzja o rozbiórce tego szpitala, tych budynków, była bardzo bolesna dla Jana Matejki. Złożył berło włodarza. Zobaczcie, tutaj jest herb właśnie duchaczek, godło zakonu Ducha Świętego de Saxia, który powstał we Francji w XII wieku we Francji. Zobaczcie, ten podwójny krzyż to jest herb właśnie duchaków. Zakonu Ducha Świętego, mówiąc krótko, to jest ten herb takiej tej formie. Tak. I ten zakon, tak jak mówiłem, właśnie sprowadzony przez biskupa Iwo Odrowoża. Zobaczcie, najpierw mieli swoje siedziby na Prądniku, potem przeniesieni na kolejnego biskupa z Prandotę tutaj, w to miejsce. I zobaczcie, to jest obecny kształt Teatru Słowackiego i tutaj te zabudowania szpitalne wcinały się w tą formę. Więc całkowita transformacja, wielki ból dla mistrza Jana Matejki. Jan Matejko chciał nawet za swoje pieniądze wyremontować ten szpital i umieścić swoje wielkie obrazy. Wielki ból dla naszego Leonardo da Vinci Krakowa. Niestety władze nie posłuchały go i stąd właśnie złożył tytuł honorowego obywatela miasta Krakowa i
berło włodarza, więc to jest bardzo bolesne właśnie, że Jan Matejko no, nie przeforsował właśnie tutaj zatrzymania tych starych budowli. No, one były zmurszałe, poza tym zobaczcie, znowu wschodnia strona miasta. Wszystkie towary, które śmierdzą, były sprzedawane po stronie wschodniej. Wiecie to już z wczorajszego live'a, jeśli nie, to małe zadanie domowe dla Was, oglądnijcie sobie wczorajszy mały rynek. I tutaj znowu jesteśmy po stronie wschodniej miasta, czyli towary nieprzyjemne dla nosa tutaj były sprzedawane. Tak. I tutaj nie będziemy za dużo przedłużać. Będę robił potem ulicę Szpitalną, to jeszcze wrócimy do Teatru Słowackiego i fasady. Po prostu powstał Teatr Słowackiego na zgliszczach, można powiedzieć, właśnie tego dawnego szpitala tutaj i Kościoła Ducha Świętego. Będziemy robić osobno jeszcze ulicę, to Wam wtedy jeszcze więcej opowiem. Teraz dookolny rzut, może taki właśnie na zawsze, na zakończenie to placów, to jest o tyle dobry ogląd. I takie modele właśnie z dawną rekonstrukcją miasta mają bardzo duży sens. To jest jednak naprawdę bardzo ułatwiająca sprawa. W Krakowie w różnych miejscach mamy takie modele właśnie dawnej zabudowy, tak, w tej formie. Tak, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za ten króciutki live. Jutro się widzimy ponownie. Zawsze premiery na YouTubie o godzinie 21. Bardzo Wam dziękuję za udział w tych premierach. One są niezwykle ważne dla mnie. Tutaj jest indeksacja YouTuba, więc Wasz udział, włączenie właśnie tej premiery o 21 na YouTubie jest niesłychanie ważne. Oczywiście subskrypcja kanału jest bezpłatna. Będę bardzo wdzięczny za nią. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnych miejscach regularnie, codziennie o 21 z Tom Guide Kraków. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.